ruch, one nie mają już żadnego dobrego ruchu. To znaczy cała polityka europejska polegała na ta głównonurtowa polegała na bezkrytycznym autoryzowaniu działań Brukseli jako Unii Europejskiej, jako generalnie racjonalnych i przykrywaniu wszystkich wątpliwości i krytycyzmu aktualnymi korzyściami finansowymi i wizją przyszłych korzyści finansowych. Koszty były lokalizowane w konkretnych branżach i większość społeczeństwa nie miała świadomości tych kosztów. W tej chwili sytuacja ulega odwróceniu, ponieważ przyspiesza bardzo mocno tendencja regulacyjna Unii Europejskiej i regulacje, które wcześniej dotyczyły konkretnych branż gospodarki, zaczynają dotykać życia każdego człowieka. Jesteśmy na początku tego procesu, ale myślę, że w horyzoncie roku 2030 dużo tych regulacji wejdzie. I one wygląda na to, że mają tak wielkie koszty i są na tyle wywracające nasze życie, które znamy, do góry nogami, że nie da się już ich reklamować jako coś marginalnego i coś, co powoduje, jakby jest rekompensowane przez większe zyski. Oczywiście ta głównonurtowa narracja, że są koszty, że dostęp do wspólnego rynku i że to się bardziej opłaca, ona będzie jeszcze przez wiele lat serwowana. Natomiast moim zdaniem siła oddziaływania tej narracji jest coraz niższa. W nieoficjalnych rozmowach PiS-owcy to liczą, że może Unia Europejska się rozpadnie, zanim to wszystko, na co się zgodzili, będzie trzeba spełnić. Ci bardziej bystrzy PiS-owcy, którzy rozumieją, na co się zgodzili, ci mniej bystrzy, no to generalnie ślepo wierzą w propagandę partii, uważają, że wszystko dobrze wynegocjowane i że zrobią tak, żeby było dobrze. Ślepe zaufanie. Natomiast wśród platformersów czy lewicowców też narasta świadomość, że regulacje wprowadzone przez Unię będą bardzo trudne do uniesienia. Jak się rozmawia prywatnie z politykami z różnych opcji, nikt za bardzo nie wierzy w to przejście 100% na elektromobilność, nie mówiąc o tym, że nagle Polacy wyciągną z portfeli setki miliardów i zaczną remontować wszystkie budynki, które nie są odpowiedniej klasy efektywności energetycznej i że obsłużymy obecny model życia albo nawet większy dobrobyt, płacąc dodatkowe certyfikaty emisyjne od latania samolotami, pływania statkami, jeżdżenia ciężarówkami, autobusami, posiadania budynków i tak dalej, i tak dalej.